Adam Gniewiecki, szósty miesiąc wojny, kalendarium polityczne zaczyna się od 25 lipca. Od 25 lipca zaczyna się. Chciałem tylko potwierdzić, że rzeczywiście jest to elegancka gazeta dla ludzi nieeleganckich. I w ostatnim kalendarium trafiliśmy na koniec pierwszego półrocza wojny. Otóż 23 sierpnia zakończyło się pierwsze półrocze wojny na Ukrainie, a 24 zaczęło się drugie i mam nadzieję, że ostatnie półrocze wojny na Ukrainie. Jeżeli pan redaktor pozwoli, to zacytuję dwa krótkie fragmenty komunikatów, które świadczą o powadze sytuacji. Otóż z Unii Europejskiej komunikat. Przyszłość Europy jest związana z przyszłością Ukrainy. Rosja stała się zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Nie możemy sobie pozwolić, by zmęczenie wojną dało sobie znać, powiedziała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola w wywiadzie dla Polska Times. I jednocześnie komunikat ONZ-u, drugiej bardzo poważnej instytucji międzynarodowej, no może najpoważniejszej, przynajmniej teoretycznie. Ambasador USA przy ONZ powiedziała na forum Rady Bezpieczeństwa tej organizacji, że nie powinno być żadnych wątpliwości, iż Rosja zamierza dokonać rozbioru Ukrainy i całkowicie usunąć ją z mapy świata. I to był 30 lipca. Czyli widzimy, że wielkie organizacje międzynarodowe i ich przywódcy traktują bardzo poważnie zagrożenie ze strony Putina i biorą pod uwagę fakt, że to zagrożenie może niestety rozciągnąć się na inne rejony świata, a przynajmniej Europy. Popatrzyłem na 31 lipca, czyli sam środek wakacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł na Twitterze, że w związku z rosyjską inwazją tegoroczne zbiory na Ukrainie są zagrożone i mogą być dwukrotnie mniejsze. To był 31 lipca. 31 lipca też papież Franciszek powiedział o tym, że należy zatrzymać się i negocjować. To były słowa papieża Franciszka pewno z 30 lipca. Ja bym chciał tylko dodać, że jeżeli chodzi o zbiory, wiemy, że Ukraina jest jedną z głównych części spichlerza światowego. Jeżeli zbiory zbóż spadłyby o połowę, to by oznaczało, że bardzo zjawisko z głodu na świecie by wzrosło. I to jest bardzo niebezpieczne. To, co sygnalizuje od dawna, od początku naszych spotkań, że ten głód może być groźniejszy od samej wojny. I chciałem jeszcze teraz a propos papieża i jego podejścia chciałem zacytować wypowiedź papieża z dnia, nie tyle wypowiedź papieża, ile reakcję już na wypowiedź papieża, o reakcję Ukrainy z dnia 25 sierpnia, to był dzień 183. Do kijowskiego MSZ zaproszono nuncjusza apostolskiego na Ukrainie, arcybiskupa Vivaldasa Kulbokasa, w celu wyrażenia rozczarowania słowami papieża Franciszka na temat śmierci Darii Duginy. Ukraiński minister powiedział mediom, że ukraińskie serce rozrywa się z powodu słów papieża i dodał, że to było niesprawiedliwe. Chodzi o wypowiedź papieża podczas audiencji generalnej 24 sierpnia, który powiedział tak. Myślę o tej biednej dziewczynie wysadzonej w powietrze przez bombę pod siedzeniem samochodu. Niewinni płacą za wojnę. Niewinni. I tak jakby w kontrze do tej wypowiedzi, która rzeczywiście była, no powiedziałbym, zastanawiająca, choć nie mnie oceniać papieża, będzie tutaj wypowiedź niemieckiego kardynała, który wypowiada się w zupełnie innym duchu. I mówi tak, 31 lipca. Putin jest odpowiedzialny za najstraszniejsze zbrodnie. Zbrodnie popełniane na mężczyznach, kobietach i dzieciach. Niestety nawet u nas wciąż są ludzie, którzy go bronią. On myśli o Niemcach, bo jest Niemcem. Powiedział agencji DPA niemiecki kardynał Gerhard Ludwig Möller, podkreślając, że Putin będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed Bogiem. W ramach komentarza powiem, że ja bym wolał, żeby te słowa powiedział papież.
28 lipca, 155 dzień wojny. I przypominamy, Senat USA przyjął jednogłośnie rezolucję wzywającą sekretarza stanu Antonego Blinkena do uznania Rosji za państwo sponsorujące terroryzm. W uzasadnieniu wskazał na zbrodnicze działanie Kremla podczas wojen w Czeczenii, Gruzji, Syrii i na Ukrainie. To jest informacja z New York Timesa. Nieuznany zostało za państwo terrorystyczne Rosja do tej pory przez Stany Zjednoczone. No, nie została. Wydaje mi się, że jeżeli taki akt nastąpi, będzie musiał on mieć bardzo poważne konsekwencje, ponieważ Stany Zjednoczone automatycznie przecież z krajami terrorystycznymi są w stanie wojny i ogłosiły wojnę przeciwko terroryzmowi światowemu. Ale chciałbym a propos terroryzm powiedzieć coś więcej niż się mówi o zaporowskiej elektrowni atomowej, którą Rosjanie tak sobie bawią się i dłubią przy niej beztrosko. Otóż 8 sierpnia, dnia 166 wojny, wypowiedział się, mamy komunikat. Po wypowiedzi rosyjskiego generała Waleria Wasiliewa, który dowodzi oddziałem okupującym Zaporowską elektrownię atomową, że albo będzie to ziemia rosyjska, albo wypalona pustynia, ukraiński koncern Enerhoatom oskarżył wojska rosyjskie o groźbę zniszczenia siłowni i zaapelował o zdemilitaryzowanie jej terenu oraz rozmieszczenie tam sił zbrojnych. Ja osobiście nie wierzę, żeby Rosjanie poważyli się na wysadzenie tej elektrowni. Zresztą Zachód się tym zastanawia. Stworzono nawet mapy i okazuje się, że największe szkody po eksplozji tej gigantycznej, brudnej bomby atomowej to ponieśliby Rosjanie sami, bo ta elektrownia jest blisko granicy rosyjskiej i tak się rozkładają wiatry. Niemniej kraje sąsiednie, a prawdopodobnie nawet kraje dalekie, kraje Eurazji, poniosłyby też ogromne straty, jeżeli chodzi o ludzi, straty gospodarcze. Przypominam, że to jest największa elektrownia atomowa w Europie. Więc Rosjanie też chyba myślą. I oni w tej chwili starają się szantażować świat, udając, że oni może tą elektrownię wysadzą albo ją uszkodzą, ale to jest zabawa z bombą, ponieważ jeżeli oni strzelają z armat w pobliżu elektrowni, robią różne bardziej lub mniej profesjonalne działania na terenie tej elektrowni, ledwo dopuścili misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, bo ta misja była tam przez 2 godziny, jechała przez tydzień, a była przez 2 godziny. I wyjechała niestety ze smutnymi minami. Więc widzimy, że oni tą sprawą bardzo grają. I tu jest po pierwsze łatwo o wypadek, a taki wypadek miałby tragiczne konsekwencje, a po drugie, nie daj Panie Boże, żeby zrobili to specjalnie. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Gdyby to uczynili, to pokazaliby światu swoją bezradność, że już nie mają innych środków, żeby zwyciężyć taki mały kraj jak Ukraina. I tego raczej zrobić by nie chcieli. Poza tym to by się całemu światu nie spodobało i nie spodobałoby się też Chinom, które zresztą ich przestrzegały, żeby tego nie robili, i Indiom. A to są główni odbiorcy ich paliw kopalnych w tej chwili. Czyli oni im dostarczają pieniędzy na tę wojnę. Stąd wnoszę, że jest to blef i straszenie, strachy na lachy i na resztę świata, ale niestety może zdarzyć się wypadek. 187 dni wojny. W kronice wojny, w kronice politycznej, dyplomatycznej, we wszystkich numerach Kuriera Wnet, począwszy od marca 2022 roku. Jeżeli jedziemy dalej, to w takim razie chciałbym powiedzieć jeszcze o sprawie, która łączy się z tą wojną, mianowicie o Himalajach hipokryzji, które powstały. Otóż pani była kanclerz Niemiec Angela Merkel, otrzymała nagrodę pokojową UNESCO, która jest agendą ONZ, za nagrodę pokojową, za swoją akcję z 2015 roku, którą znamy wszyscy pod tytułem Herzlich Willkommen. No i to zaproszenie tych milionów emigrantów do Niemiec, bo 1,2 miliona emigrantów ekonomicznych przyjechało do Niemiec i wiele milionów do Europy,
skończyło się właśnie zalaniem Europy tymi imigrantami i skończyło się jednym wielkim niepowodzeniem. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polska sprowadziła kilka milionów Ukraińców zagrożonych prawdziwą, rzeczywistą wojną, to ja uważam, że pan premier Mateusz Morawiecki powinien co poniedziałek rano dostawać taką samą nagrodę przez cały czas. Powiedział Adam Gniewecki. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. 99 numer Kuriera jest w kioskach albo w naszej siedzibie przy krakowskim przedmieściu 79. Dziękuję za rozmowę. I ja dziękuję. Bardzo miło pana redaktora było widzieć w przerwie wielkiej podróży.